Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie kursu Podstaw Rachunkowości. Dziś chciałabym Was zaprosić do tematu dotyczącego dowodów księgowych. Każdy przyszły i obecny księgowy powinien wiedzieć, jak wygląda dowód księgowy, jakie wymogi formalne powinien spełnić i wszystkie regulacje prawne, które z tym dowodem księgowym są związane. Właśnie na tym wykładzie przekonamy się, jak ważne są dowody księgowe, jak sytuują się w polityce rachunkowości. Powiemy sobie, czym dokumenty księgowe różnią się od dowodów księgowych dość istotna różnica, czym jest właściwie dowód księgowy, jakie elementy, zgodnie z ustawą o rachunkowości, dowód księgowy powinien posiadać. Powiemy co nieco na temat dowodów księgowych elektronicznych, dość popularnych w dzisiejszych czasach, i o tym, jak ustawa odnosi się do tego typu dowodów księgowych. Przypatrzymy się również przykładowi związanemu z fakturą, kiedyś nazywaną fakturą VAT, a od 1 stycznia 2013 roku zwaną już fakturą, i o tym, jak jej elementy mają się do wymogów ustawy o rachunkowości i rozporządzenia, które reguluje również skład faktury. I czy rzeczywiście wszystkie te elementy się pokrywają? Powiemy sobie również co nieco na temat klasyfikacji dowodów księgowych, w szczególności o podziale na własne obce, zewnętrzne, wewnętrzne, a także o klasyfikacji ze względu na przedmiot ewidencji. Powiemy o dowodach księgowych sprzedaży, zakupu, majątku trwałego i wielu innych. Następnie skupimy się na obiegów dowodów księgowych. Czyli jaką drogę przechodzą dowody księgowe, co to jest kontrola merytoryczna, formalna oraz rachunkowa, jak wygląda potwierdzenie kontroli. Przyjrzymy się przykładowi związanemu z obiegiem. Powiemy trochę na temat przechowywania dowodów księgowych to również każdy księgowy powinien wiedzieć. I co istotne, o poprawianiu błędów w dowodach księgowych, w zależności od tego, z jakim dowodem księgowym mamy do czynienia. Zobaczymy korektę dowodu księgowego wewnętrznego, jak również przyjrzymy się dowodowi księgowemu zewnętrznemu i korekcie właśnie tego typu dokumentu. Zobaczymy na przykładzie, jak wypełnia się fakturę korygującą oraz notę korygującą, jak różnią się te dokumenty i kiedy wystawiamy fakturę korygującą, a kiedy notę. Zapraszam do wykładu.